Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem programu jest producent optyki myśliwskiej firma Swarovski Optik. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Kolejny raz w łowisku w tym miesiącu. Tym razem jesteśmy wieczorem. Za chwilę słońce zacznie chować się za horyzont. My tymczasem przyjechaliśmy tu po to, aby popilnować pól, bo mamy zgłoszone szkody. Na burakach, na łubinie, wszędzie tu pojawiają się dziki, a więc musimy pomóc rolnikom, musimy pomóc je znaleźć. Ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bór. A w dzisiejszym odcinku zajrzymy do dziczego spa. Poszukamy właściwej drogi pośród łanów zbóż. Pewien szczeniak podejdzie do nas naprawdę blisko. Nasza ekipa stanie się także obiektem zainteresowania pewnych natrętów. Będziemy wabić, patrzeć, słuchać i polować cały wieczór i prawie całą noc. A jak to się wszystko skończy? Jesteście ciekawi? Zostańcie z nami przez najbliższe prawie pół godziny. Wielkie pola uprawne i typowo polny obwód poprzetykany remizami, bagienkami, jeziorami to istny raj dla dzikiej zwierzyny. Dziś suto zastawiony stół zachęca dziki, jelenie, sarny do zajadania się na zapas. Dzicy mieszkańcy tego terenu cieszą się bardzo. Natomiast rolnicy i myśliwi w napięciu oczekują dni, kiedy płody rolne dojrzeją i znikną z pól. Jedni będą liczyć straty wyrządzone przez zwierzynę, a ci drudzy będą liczyć pieniądze, które będą musieli wydatkować, aby zadośćuczynić tym stratom. Obecność myśliwego pośród pól jest bardzo pożądana przez rolników, a współpraca i wzajemne szanowanie się jest dziś czymś oczywistym i normalnym. Polowanie i zmniejszanie stanu ilościowego dzików to dziś ważna sprawa dla nas wszystkich. Wieczorne polowanie na dziki to jest zawsze duże wyzwanie. Trzeba wiedzieć, skąd wychodzą, dokąd się przemieszczają, gdzie lubią być najbardziej. Wszystko to wynika z ich charakteru bycia, z ich wszystkich upodobań. Dziki są takimi zwierzętami, które uwielbiają dobrze zjeść, uwielbiają trzymać się w ataszce. Nie wszystkie oczywiście. Natomiast poszukiwanie ich pośród takich pól, gdzie mamy wysokie zboże, gdzie mamy nieskoszony rzepak, jest naprawdę wymagające. Pierwsze, co należy zrobić, to sprawdzić wiatr. Wiatr jest najważniejszy, bo dzięki temu, kiedy wiemy, jak wieje, mamy dużą możliwość, aby podejść w ich miejsce bytowania dziennego albo miejsce, skąd wychodzą, no i poczekać na nie, albo po prostu powolutku podchodzić w tamtym kierunku. O zmysłach dzików opowiadaliśmy Wam już wielokrotnie i zawsze podkreślaliśmy, że dla dzika najważniejszy jest nos, a właściwie gwizd, bo tak nazywamy tę część ryja zakończoną tabakierą, czyli taką mocno unerwioną twardą tarczą, w której są dwa otwory nosowe. Tabakiera, oprócz tego, że służy do rycia w ziemi, jest także doskonałym organem dotyku. Dziki uwielbiają przegrzebywać ziemię w poszukiwaniu smakołyków.
a po jedzeniu lubią sobie odpoczywać w pewnych przyjemnych miejscach. Takie śródpolne oczko znajdujące się pomiędzy zbożami przy burakach trzeba bardzo dokładnie obejrzeć, podejść do niego spokojnie, pooglądać, dlatego że jest to idealne miejsce do tego, aby zatrzymywały się tutaj dziki. Woda jest dla nich bardzo ważna. W okresie wakacyjnym uwielbiają się taplać, uwielbiają się bawić w wodzie ze względu na to, że jest cała masa insektów. Muszą sobie z nimi jakoś radzić, a poza tym schłodzić się po całym dniu skwaru albo w czasie tego skwaru. To jest dla nich fantastyczna sprawa. Dodatkowo, jeśli jeszcze mają wkoło rzepak, jakieś zboże, buraki, po prostu są szczęśliwe. Hotel pięciogwiazdkowy, spa, to mniej więcej dla nich właśnie takie miejsce. Rzeczywiście wygląda jak wielka balia wypełniona borowiną albo specjalnym błotem lub glonami. Nic, tylko wskakiwać i się taplać. Niestety Centrum Odnowy Biologicznej wygląda na chwilowo opuszczone. Idziemy dalej, by poszukać tych właściwych miejsc, gdzie być może znajduje się jakaś dzicza wataszka. Dzika zwierzyna chadza swoimi ścieżkami. Te ścieżki są bardzo dobrze widoczne właśnie na ścieżkach technologicznych albo w miejscach, gdzie wychodzi ze swoich kąpielisk, z dziennych ostoi i przemieszcza się na pole, na którym żeruje. Jak widzieliście, właśnie w tym miejscu przechodziły sarny, przechodziły dziki, ale przechodził też jeleń. Tropy mówią same za siebie. Nie wiemy, kiedy ta zwierzyna przechodziła, natomiast widać, że te tropy musiały być wykonane po deszczu. Deszcz padał tutaj 2 dni temu, a więc zwierzyna była tutaj przynajmniej 2 dni temu. W oddali widzimy pole buraków, przed nami jeszcze kawałek zboża, natomiast z tyłu mamy kolejne jezioro i las. I w tym lesie, nad brzegiem jeziora, mogą być dziki, które bardzo chętnie gdzieś tutaj wychodzą. Idziemy sprawdzić, jak mają się buraki. Bo zwierzęta są wygodne. Ich ścieżki często bywają bardzo ergonomiczne i omijają niebezpieczne tereny. Prowadzą przez pola w taki sposób, by wykorzystać wszystkie osłony terenu, górki, dołki, do tego, by jak najmniej rzucać się w oczy postronnemu obserwatorowi. Kiedy zastanawiamy się, jak przejść przez zboże, gdy idziemy ścieżką technologiczną, a chcemy przejść na następne pole, nie chcielibyśmy wdać się w jakąś niepotrzebną rozmowę z rolnikiem, który zarzuci nam, że niszczymy jego plony, jego uprawy. Prosta sprawa, używajmy ścieżek technologicznych, a jeżeli nie ma tych ścieżek technologicznych, to chodźmy po tych ścieżkach, których chodzi zwierzyna. Nie zniszczymy dodatkowo plonów, bo tam już jest wydeptana ścieżka. Dodatkowo możemy dobrze pooglądać i zobaczyć sobie, co tutaj w danej chwili mogło się przemieszczać. A poza tym na tej ścieżce zawsze możemy spotkać dziką zwierzynę. Ten pusty placek pośrodku pola buraków, niech Was nie zmyli, to nie jest robota dzikiej zwierzyny, raczej dzikiej ulewy, dzikich ulew, które ostatnio się tutaj zdarzały. Zobaczcie, nic tutaj nie jest zjedzone, a więc te buraki są bezpieczne. Ale dlaczego? Dlatego, że rolnik ogrodził je pastuchem i ten pastuch działa, przynajmniej na razie. I miejmy nadzieję, że będzie działał jeszcze bardzo długo, bo dzięki temu my mamy trochę łatwiej, mniej szkód do zapłacenia, a rolnik bezpieczne swoje uprawy. Współpraca z rolnikami to bardzo ważna rzecz. Monitorujmy takie miejsca i podpowiadajmy, jeżeli coś jest nie tak z pastuchem, podpowiedzmy, żeby przyjechał, naprawił albo sami to naprawmy w porozumieniu z rolnikiem. Czas dalej ruszać. Będąc na wieczornym polowaniu i nastawiając się na dziki, trzeba pamiętać jeszcze o jednej sprawie. Mamy lipiec, a więc możemy polować na rogacze.
Polowanie na rogacza w lipcu nie jest łatwe, ale bywa bardzo ciekawe ze względu na to, że w tym okresie rogacze zaczynają zajmować dogodne pozycje. Dogodne pozycje do czego? No, są strategami, chcą mieć najlepsze tereny po to, aby odbyć ruje, aby na tym terenie zdobyć najlepsze kozy. Przybiegają tutaj rogacze naprawdę z różnych terenów. Potrafią przemieścić się nawet kilkanaście kilometrów po to, aby przegonić na przykład stąd jakiegoś rywala. A czasami bywa tak, że przychodzą słabe rogacze, jakieś ciekawe selekty, tylko dlatego, że nie mogą znaleźć sobie swojego stałego miejsca bytowania. I co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że możemy zobaczyć jakąś gonitwę po polu. Dzisiejszego wieczoru na razie jeszcze czegoś takiego nie uświadczyliśmy, ale nie jest powiedziane, że pośród tych pól nie spotkamy jakiegoś rogacza. Przyroda jest ściśle powiązana z kalendarzem. Wszystkie rośliny, zwierzęta opierają swój byt na zegarze biologicznym. Umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z tego, jaką mamy porę roku, porę dnia, a także jak zachowują się zwierzęta, bardzo pomaga myśliwemu podczas polowania. Przykład? Kiedy zboża już wyrosną i zawiążą kłosy, gdzie szukać najlepiej dzików? Na jakim zbożu? Kiedy? Oczywiście na pszenicy i na owsie, a jeśli nie ma go w pobliżu, to na takim, które właśnie rozpoczęło proces tworzenia ziarna, czyli dostaje mleczka, jak mówią myśliwi. Kiedy? Późnym wieczorem i wczesnym rankiem oraz w południe. Dlaczego? Bo takie zboże jest na tyle duże, że stanowi doskonałą barierę ochronną, a poza tym jest soczyste i pozwala uzupełnić braki wody w organizmie, gdy mocno grzeje słońce. Musicie jednak wiedzieć, że w czasie deszczu ta zasada raczej się nie sprawdzi, bo dziki można wtedy spotkać pośród traw zajadające ślimaki, dżdżownice, a nawet małe płazy i niektóre gady. Rzepak powoli już zaczyna dojrzewać. Jeżeli złamiemy i widzimy w środku ciemne kuleczki, to jest właśnie dojrzały rzepak. Więc już niedługo dziki nie będą miały gdzie się schować, bo rozpoczną się żniwa. I pierwsze co, to z pól znikną właśnie rzepaki. My będziemy mieli troszkę łatwiej, bo wyciągnięcie dzika z takiego rzepaku to dzisiaj naprawdę graniczy z cudem. Co robi dzik w tym rzepaku? Generalnie, jak to myśliwi mówią, siedzi i robi szkody. Czy zajada się tym rzepakiem? Niekoniecznie, może odrobinę. Natomiast jest to idealne schronienie, które rekompensuje mu tak naprawdę brak gdzieś tutaj w okolicach większego lasu z idealnym podszyciem. W tym gęstwinie czuje się idealnie. Ale już niedługo, bo rzepak zaczyna dojrzewać. A gdy dojrzeje, to wtedy szanse na spotkanie z czarną zwierzyną znacznie wzrosną. Słyszeliście? Zbliżyliśmy się właśnie do jednego z przysmaków dzików. Myślicie, że to są te ziemniaki? Te ziemniaki też, ale w oddali słychać żaby. Dziki bardzo lubią żaby. To jest dodatkowa porcja białka. Dzik jest generalnie wszystkożerny. Bardzo dobrze wybiera ślimaki nawet spod wody. Niekoniecznie musi zbierać je tylko na trawie. Jego gwizd jest tak zbudowany, że on ze spokojem zanurza go w wodzie prawie po oczy i wygrzebuje sobie coś z dna. A jak słyszy takie żaby, to potrafi być w ich bliskości i zjeść ich kilka na kolację, bo na śniadanie. No, któż by nie lubił żabich udek? No ba, francuska kuchnia. Świeża ropuszka, zagryziona odrobiną ziół, zakrapiana sokiem ze ślimaczka w otoczeniu pszenicznych łanów, podana na liściu buraka. Nic tylko chrupać. Łubin. Jesteśmy na polu łubinu. To właśnie tutaj wychodzą dziki. Zastanawialiście się kiedyś, czego one tu szukają? Otóż słuchajcie. Szukają właśnie tego. Bardzo chętnie zjadają
tego typu pożywienie. Łubin nie jest bardzo popularną rośliną strączkową, ale jeśli gdzieś w waszej okolicy znajdziecie pole obsiane właśnie nim, no to macie wielkie szanse graniczące z pewnością, że dziki będą tam zaglądać bardzo chętnie. Ten wieczór nie jest dla nas zbyt łaskawy, jeśli chodzi o ilość zwierzyny, którą spotykamy. Dzisiaj było bardzo gorąco w ciągu dnia, więc zwierzyna siedzi gdzieś jeszcze schowana. Odpoczywa sobie, kiedy słońce zajdzie. Pewnie wtedy ruszy na środek pola po to, aby pożywić się. Spotkaliśmy dopiero pierwszego sarniaka, pierwszą sarnę, która gdzieś tutaj między tymi krzakami trzymała się. Nie widzieliśmy jeszcze ani zajęcy, ani lisów, ani dzików. Wszystko przed nami, niestety. Robi się coraz ciemniej, zbliża się wieczór, a więc polowanie na pewne gatunki, a więc na sarny, stanie się już niemożliwe. Nastawiam się na to, aby spotkać się z dzikami. Jednak na razie szczęście opuszcza pana redaktora. W zasięgu wzroku same sarny. Czas biegnie nieubłaganie i coraz szybciej zbliża się wieczór. Jak zachować się wtedy, gdy nie widzimy zwierzyny lub jest ona bardzo ostrożna i płochliwa? Co robić, gdy rusza ze swoich dziennych ostoi na żerowiska, a my jesteśmy w terenie, gdzie nie ma urządzeń łowieckich, ambon czy zwyżek? Czasem na polowaniu z podchodu przychodzi taka pora, że należy stanąć i posłuchać, i poczekać. I właśnie to zrobimy. Zostaniemy teraz w tym miejscu przez dłuższą chwilę i poczekamy. Dziki prawdopodobnie są gdzieś w tym rzepaku. Ewentualnie mogą być też gdzieś na tej pszenicy. Wiatr mamy dobry, a więc teraz czeka nas kilkadziesiąt minut, aby sobie postać. Szkoda, że nie zabrałem stołka, ale któż by nosił dodatkowy gadżet? Mamy drogę, którą musimy obserwować i łubin, i kolejną drogę, i pszenicę. I to jest nasz cel. Postać, posłuchać i pooglądać. I dopiero później ruszyć dalej. I jeszcze jedno. Nie dać zjeść się komarom, bo jest ich coraz więcej. Obserwacja terenu staje się coraz trudniejsza. Natrętne owady starają się przed zapadnięciem zmroku mocno uprzykrzyć nam życie. Przemek rozpyla kolejną porcję środka odstraszającego komary, licząc na chwilę spokoju. Nagle pośród plątaniny rzepaku zauważamy ruch. Mija kilka minut i na drodze przed nami pojawia się niedolisek. Jest od nas dosłownie kilkadziesiąt metrów i nie zauważył nas. Przemek zaczyna wabić szczeniaka, udając myszkę. Lis widzi nas i idzie w naszą stronę, jak po sznurku. Czyżby wyobrażał sobie, że pan redaktor to taka wyrośnięta nornica? Młody niedolisek podszedł do nas na jakieś 5-6 metrów. Wszedł teraz w rzepak, ale słuchajcie, szedł na wab jak stary lisiur. A teraz pewnie stoi i słucha. Wiatr mieliśmy od niego. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby przyszedł tutaj blisko sprawdzić nas.
niestety nie przyszedł. Zamiast tego pojawiła się kolejna fala natrętów, tym razem trochę większych. Zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia swojego miejsca zasiadki. Niestety na niewiele się to zdało. Owady cały czas skutecznie utrudniały normalne funkcjonowanie i pracę operatora. Na polowaniu jestem bardzo często, ale pierwszy raz zdarzyło mi się, że atakują mnie jakieś owady. Takie ni to trzmiele, ni to nie wiadomo co. Atakują mnie, mojego operatora. Wręcz nie możemy ustać chwilę w miejscu, bo za chwileczkę mamy wkoło siebie pełno owadów, które próbują nas zaatakować, podlecieć do nas. Nie jesteśmy w stanie polować. Sarny, które gdzieś tam stały w oddali, zobaczyły, jak macham czapką i w ogóle poleciały sobie. O właśnie, Maciek go przed kamerą. Nie wiem, co się dzieje, ale lgną do nas jak nie wiem. Nie jesteśmy w stanie chwili ustać. Wypsikaliśmy się różnymi przeciwowadom środkami, a mimo wszystko to w ogóle nie działa. Jest ich coraz więcej, tak jakby ten zapach właśnie tego środka je przyciągał. Musimy się stąd przemieścić. Najlepszy czas polowania. Po zachodzie słońca, kiedy robi się już naprawdę ciemno. Kiedy ta zwierzyna już wyłazi przez te, że tak powiem, cholerne robactwo, które do nas dolgnęło. Niestety daliśmy się zwierzynie zauważyć. W oddali oszczekał nas rogacz. Tam gdzieś wydawało mi się, że przemknął dzik, ale machając czapką i odganiając się od tych natrętów, to raczej sobie nie popoluję. Muszę poczekać na całkowitą ciemność. Raczej takiej całkowitej ciemności to nie będzie, bo odcinek nagrywamy w czasie pełni księżyca. Gdy zapada zmrok, owady kończą swoją aktywność i znikają gdzieś pośród roślinności. Naszą kamerę przełączamy na podczerwień i ruszamy dalej szukać dzików. Po tym, jak odganialiśmy się od natrętów, zdążyły nas zauważyć chyba wszystkie zwierzęta w okolicy. No może z wyłączeniem tego zająca i sarny, która właśnie wyszła na żerowisko z trzcin. Coś porusza się przed nami w zbożu. Przemek szybko zaczyna używać wabika i udawać dzika. Kolejne młode zwierzę podeszło do nas, aby sprawdzić, kim jesteśmy. Wcześniej był lis, teraz był mały koźlak. No może już nie taki mały, trochę podrośnięty, ale był bardzo ciekawy, co tu się dzieje. Podszedł do nas naprawdę blisko, o mały włos nie wyskoczył na nas z tego zboża. Pod osłoną nocy i przy świetle księżyca przemierzamy jeszcze kilka kilometrów pośród pól. Napotykamy pasące się jelenie oraz sarny, jednak nie mamy szczęścia, by spotkać całą watachę dzików. Zmęczeni kilkugodzinnym pochodem wróciliśmy do samochodu. Wieczór i prawie cała noc spędzona na polu nie przyniosły wymiernego efektu w postaci ustrzelenia dzika, czy też nawet sfilmowania dzika. Widzieliśmy lisy, widzieliśmy zające, widzieliśmy sarny. Ja dzika też widziałem. Niestety ten dzik był trochę daleko ode mnie, no i nie udało mi się go później podejść. Dziki słyszeliśmy w rzepaku i tyle. Tak to już bywa na polowaniu. Na szczęście na polu ubinu ich nie było, nie było ich też na burakach, nie było ich na ziemniakach, a więc siedziały w tym rzepaku i tam rozrabiały. Na dzisiaj to już chyba wystarczy. Czas odpocząć. No i cóż, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dasz Bur.